Trener Mateusz Krokosz po meczu z LKS Poręba Spytkowska. Trenerze, pierwsza połowa, a tak naprawdę końcówka pierwszej połowy to niespodzianka. Czy trener choć przez chwilę obawiał się o wynik? Chcieliśmy podejść z respektem do przeciwnika, bez lekceważenia i myślę, że w ten sposób podeszliśmy do meczu, natomiast nie uniknęliśmy błędu, który nam się przytrafia już któryś raz, brak asekuracji przy długiej piłce. No niestety to się na nas zemściło i przez to mieliśmy problemy w tym meczu. Szacunek tutaj dla drużyny przeciwnej, która nam postawiła wysoko poprzeczkę. Dobrze się broniła w obronie niskiej. Szacunek dla bramkarza, który tutaj naprawdę wybronił 5-6 takich sytuacji, że to było nieprawdopodobne. Także tutaj naprawdę słowa uznania dla przeciwników. No tak, bramkarz, dzisiaj nawet z Dawidem rozmawialiśmy, że nie wiem, czy mecz życia, bo go nie widzieliśmy w akcji, ale tak jak trener mówi, kilka takich naprawdę prawie 100% sytuacji wyciągnął. Dobre otwarcie drugiej połowy, bo nie wiem, czy mija 60 sekund i wychodzimy na prowadzenie. Czyli ten motor rusza po przerwie. Tak, zdecydowanie. Tutaj też nie możemy wszystkiego zwalić na bramkarza drużyny przeciwnej, bo mieliśmy 100% sytuacje i one wcześniej powinny się zamienić na bramki. Myślę, że grałoby się nam łatwiej. Pierwsza, druga strzelona bramka otworzyłaby to spotkanie. Tak w przeciwnym wypadku musieliśmy się męczyć drugą połowę. Patrząc z boku na spotkanie, miałem wrażenie, że postacie tej bramki na 0-1 nie było tej nerwowości w zespole. Gra toczyła się swoim rytmem, konsekwentnie. Kwestią czasu było, że ta bramka po prostu wpadnie dla nas. Tak, nie chcę tutaj lekceważąco mówić, natomiast byłem przekonany, że wygramy ten mecz. Znamy swoje założenia, chłopaki pewnie wykonywali zadania. Tutaj nie mogę się tak naprawdę do nich przyczepić, bo wyglądali bardzo dobrze. Tworzyliśmy sobie sytuację, natomiast pomijam ten fakt, że straciliśmy bramkę w głupi sposób. Wynik 2-1, mówi się, że to taki wynik nie do końca jest pewny. No tutaj uważam, że zabrakło tego trzeciego gola, by to spotkanie całkowicie ułożyło się tak, jak byśmy chcieli. Tak, zdecydowanie. Mogliśmy to dużo wcześniej zamknąć. Były sytuacje, nie udało się. Niestety, natomiast takie mecze też trzeba wygrywać. To też jest sztuka, powiedziałem chłopakom, że szacunek dla nich, bo że nie straciliśmy głupio punktów, że wygraliśmy tutaj pewne 3 punkty. Pewne, może niepewne, ale zwycięstwo się liczy. Początek rundy wiosennej, można powiedzieć, że na 6, 3 mecze, 3 zwycięstwa. Pozycja lidera zachowana po tych kolejkach. Gramy dosyć w kratkę, natomiast punktujemy, to jest najważniejsze. Teraz czekają nas poważniejsze wyzwania. Już w najbliższej kolejce mierzymy się ze Szczelniową Nowy Wiśnik. To myślę, że będzie taki pierwszy poważny sprawdzian dla nas, gdzie tutaj okaże się, jak naprawdę się prezentujemy na wiosnę. Dziękujemy. Dziękujemy.